Dajcie znać, czy mnie widać, czy mnie słychać. Okej. Okay. Yy, widać i słychać. Dobrze. Ja mam nadzieję, że dzisiaj, yy, gdyby się tak zdarzyło, od razu zapowiem. zapowiem, ale odpukać w niemalowane, że tak się nie zdarzy, ale gdyby się tak zdarzyło, że ja na chwilę zniknę, to ben, będę wracał za moment. Pewnie będzie trzeba odświeżyć, odświeżyć stronę, bo miałem przed chwilą taką sytuację, której się nie spodziewałem, że mi internet uciekł. I byłem przestraszony, a nie mogę tutaj się podłączyć do telefonii komórkowej, bo jestem w Pieszczadach w tej chwili i akurat w takim miejscu, gdzie zasięg dwóch operatorów w zasadzie go nie ma, więc jestem zdany na taki internet, jaki mam. Moi drodzy, ja za momencik będę zaczynał, jeszcze technicznie tutaj jedną rzecz muszę przygotować, a w międzyczasie was proszę, ja się podzieliłem już gdzie jestem, Bereźnica Wyżna w tej chwili. Dajcie znać skąd się łączycie, z jakich części Polski, z jakich części, wiem, może, może, może Europy, a może nawet i świata, bo wiem, że już na naszych spotkaniach i osoby były też z poza. Tak na dobrą sprawę Polski, więc to nic, yy, nic yy, nowego. Jedną rzecz tutaj już przygotowuję i zaraz będziemy mogli le lecieć z tematem. Dzisiaj o tych pierwszych krokach. Najważniejszych rzeczy. Warszawa, Wrocław, Lublin, Końskie, Szczecin. No to myślę, że tutaj mamy reprezentantów z, ze sporej części ze sporej części Polski. Robię tylko jedną ostatnią rzecz. I już będziemy startować. Ja, ponieważ jak gdyby technicznie jestem dzisiaj na, na jednym monitorze, więc najpierw powiem wszystko, a na koniec będę odpowiadał na, będę odpowiadał na, na pytania, bo pewnie jakieś się pojawią prędzej czy, czy później. Dobra, dobrze, to teraz tak, ja udostępniam ekran, udostępniam mój ekran i lecimy z tematem utwórz ekran, kliknę udostępnij i będziecie widzieć pewnie teraz zapętlonego tutaj mnie albo nie, dajcie znać tylko czy widać mój ekran z takim napisem udostępniasz swój ekran, bo to jest, to jest bardzo ważne. Dobra, mój ekran widać, więc moi drodzy, lecimy z prezentacją. Ja pewnie za chwilę jeszcze sprawdzę, jak z moim ekranem, jak z udostępnieniem tego mojego ekranu. Zakładam, że jest dobrze. Tak, największa, najnowsza podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Tak, bo dzisiaj o pierwszych krokach. Ten cytat mi się tak pojawił trochę, bo, bo chciałem przejść od razu do kolejnego slajdu. Nie, nie będę tracił Waszego czasu. Moi drodzy, tak, pierwsze kroki, my z Fanimani wystartowaliśmy na koniec grudnia 2014, więc tak na dobrą sprawę, na, na początku grudnia 2014, na koniec roku 2014, więc tak na dobrą sprawę to, na co ja spojrzałem ostatnio, czyli na użytkowników, którzy dołączyli do nas no, już 7, 7 lat temu, niektórzy nawet ponad 7 lat temu i ile tak na dobrą sprawę oni z tych darowizn od zakupów w międzyczasie wygenerowali, zrobili, nie wiem jak to nazwać, jak gdyby zrobili zakupy i to są sumy darowizn, które oni przekazali w tym czasie. Dlaczego ja Wam o tym, o tym wszystkim mówię? Ano dlatego, że fanimani i darowizny od zakupu w internecie, to nie jest zbiórka na jeden strzał, to jest stała forma pomagania i czas raz poświęcony na to, żeby pozyskać wspierających, tak na to jest inwestycja na lata. Jak widzicie tutaj, to są osoby, które, to są dane od 2015 roku, czyli ty, tylko osoby, które się w 2015 zarejestrowały. W różnych terminach, bo tu widzicie, nie wiem, ktoś jest z listopada, ktoś jest z, z września, ktoś jest tam z kwietnia. Generalnie zarejestrowani w 2015 roku. Suma darowizn, którą zrobili do końca 2021 roku i ile to daje darowizny rocznie. No... Pomijam tego rekordzistę tutaj, tak, który po przeliczeniu, tak na dobrą sprawę, jak sobie przeliczymy te kilka lat, to mamy 5 tysięcy złotych rocznie darowizny od zakupów online. Nie 5 złotych, 5 tysięcy, tak? Pytanie rocznie, tak? Ilu macie na przykład takich darczyńców, którzy 5 tysięcy indywidualnych, tak? Bo to jest tak na dobrą sprawę ktoś, kto robi zakupy. no Pewnie robi jakieś tam zakupy firmowe albo inne rzeczy, no ale. 5 tysięcy złotych tutaj ma, no ale zobaczcie też na najniższą kwotę w tym zestawieniu. To jest, to jest 20, 20 tylko użytkowników, no bo nie byłbym w stanie, nie bylibyście w stanie przeczytać, gdybym wam całą listę tutaj wrzucił. 257 złotych. Ilu macie, czy wielu macie takich darczyńców? Jeśli wielu macie, to wam zazdroszczę, którzy rocznie, regularnie 250 złotych wam wpłacają do organizacji. To są darowizny od zakupów online, tylko i wyłącznie od zakupów online, żadne inne, żadne inne kwoty. I to się wzięło jakby z zakupów tych, tych, tych ludzi. Także mówię o tym tylko i wyłącznie dlatego, że to jest pierwszy krok, to dołączyliście do Fannie Money, dołączyliście i chcecie startować, rozwijać darowiznę od zakupów online, to miejcie świadomość tego, że to jest inwestycja na lata. Ta inwestycja składa się tam oczywiście z wielu kroków, ale tak na dobrą sprawę, jak ktoś już zacznie działać w tym, że tak powiem, skuma jak to działa, jak to robić, no to zostaje na lata. A o szczegółach będę mówił dalej. A teraz mam jeszcze tylko pytanie, czy było widać mój ekran? Dajcie mi znać, ja za chwilę się przyłączę i się dowiem, czy widać. Darowizna online, taka krótka definicja, czyli Wasz wspierający robi zakupy, a sklep internetowy, partner dzieli się zyskiem ze zrealizowanej sprzedaży. Jak gdyby wyjaśniając jak gdyby mechanizm działania i to skąd biorą się te pieniądze, tak? Czyli co jest bardzo ważne, że osoba, która robi zakupy i korzysta z Mani, nie dopłaca nic więcej, tylko to jest część pieniędzy, z, która pochodzi od naszych partnerów, od sklepów internetowych. Oni po prostu dzielą się tym zyskiem, który jest jak gdyby w wyniku zakupów zrobionych przez Waszego wspierającego. Dobra, mam informację, że tak, że widać mój ekran, to wracam do tego i lecimy, moi drodzy, dalej. Teraz będzie troszkę technicznie, bo jest to też ważne do zrozumienia, jakby tego wszystkiego, co za tym stoi. Jak pewnie się już zorientowaliście, w mniejszym albo większym stopniu przed każdymi zakupami, co też jest ważne, że przed każdymi zakupami z darowizną, klika się Aktywuj darowiznę, czy przejdź, przejdź na zakupy w aplikacji mobilnej. Klika się Aktywuj darowiznę i co się dalej dzieje. Technicznie to wygląda tak, że po tym kliknięciu Aktywuj darowiznę, przypominajcie w rozszerzeniu, na sekundę wracacie na Funi Money, gdzie jest. Zapisywany identyfikator tego kliknięcia i razem z takim identyfikatorem, który dostajecie od nas, dostajecie od nas, czyli jak gdyby Twoja przeglądarka dostaje identyfikator i przechodzi dalej do sklepu internetowego na zakupy, przekazuje ten identyfikator dalej i, te, razem z tym identyfikator, i ten, ten identyfikator idzie dalej. Tak? Czyli ro, ktoś, kto chce Was wspierać, robi zakupy, dostaje podsumowanie zamówienia, dostaje maila, tam zrobi te zakupy i tak dalej, i tak dalej. I co się dzieje dalej? Dalej dzieje się to, że ten identyfikator wraca do nas. Najczęściej on wraca do nas razem z informacją o tym, jaka darowizna, dla jakiej organizacji i dla jakiego użytkownika, jeśli ktoś nie robił anonimowo, tylko ma konto. I dzięki temu wszystkiemu, i wy, jako organizacja, i osoba, która chce Was wspierać, może widzieć swoje darowizny, może sprawdzać swoje darowizny. Ile tam się naliczyło, od jakich zakupów, i tak dalej. I właśnie dzięki temu też wy wiecie, jakie dorowizny od zakupów do Was trafiają. Ale uwaga, co jest ważne, to jest dopiero informacja, tak? to jest tylko i wyłącznie informacja na temat kwoty, na temat daty tego zakupu, i tak dalej. To nie są jeszcze pieniądze, Po ten proces, gdyby wypłaty środków od sklepów,. Do Fundacji Money, a potem do Was, trochę czasu zajmuje. Zaraz będę o tym szczegółowo mówił. Czyli to jest na razie na początek idzie ta informacja i użytkownik, który was wspiera, jak i wy widzicie, widzicie tak naprawdę sprawę na bieżąco, no bo 95% darowizn widać na następny dzień, pozostałe 5% w ciągu, w ciągu 7 dni od, od zakupu i widzicie tą informację, ale pieniądze idą dopiero po tym, jak to wszystko się, że tak powiem, roz porozlicza, jak minie czas na, na, na zwroty i tak dalej, i tak dalej, yy, nie w tą stronę. I potem, tak, czyli jak już te pieniądze zostaną wypłacone do Fundacji FaniMani, to po rozliczeniu kwartalnym te pieniądze trafiają na konto bankowe waszej organizacji. To, co tutaj pokazałem, związane z tym wią wiążą się kolejne rzeczy, Czyli tak na dobrą sprawę, jedne z pierwszych pytań, które się pojawiają od organizacji, czyli statusy darowizn zakupów online, czyli zrobiłam zakupy, a teraz widzę, że wszystko jest oczekujące. My czasami dostajemy takie pytanie, dlaczego jest oczekujące. Te, te informacje generalnie są w panelu użytkownika, one są dostępne, ale takie pytania też się zdarzają, więc ja chciałbym to dla Was tutaj wyjaśnić. Pewnie pojawią się pytania, wrzucajcie te pytania na czacie. Ja na koniec będę na te pytania wszystkie odpowiadał. Oczekująca to jest pierwszy status darowizny zakupów online. Tak na dobrą sprawę oczekujemy na potwierdzenie transakcji to miniecie okresu na, zwrotu, na zwroty oraz e, anulowania. Tak na dobrą sprawę oczekujemy też na potwierdzenie, że dana transakcja nie została w żaden sposób, nie wiem, przerwana, zwrócona i tak dalej. Bo te, te, te informacje, o których Wam mówiłem, one się dzieją tak na dobrą sprawę. No, może nie w czasie rzeczywistym, tak, ale w ciągu kilku godzin od zakupów, czy tam kilku, kilkunastu, czy no, może kilkudziesięciu maks godzin od zakupów, ta informacja trafia do systemu i ona jest już widoczna, tak? Ale to jest jak gdyby taka pierwsza informacja przy założeniu, że jak gdyby wszystko poszło tam ok, i ta informacja jest, i wtedy ta darowizna jest oczekująca. Następny krok to darowizna jest potwierdzona. Czyli wtedy już wiemy, że ta darowizna została przez danego, dany sklep internetowy potwierdzona, że nie, nie był dokonany żaden zwrot i tak na dobrą sprawę to jest taka pierwsza informacja, że pieniądze ze sklepów internetowych są jak gdyby szykowane do tego, żeby je przelać. No bo zdajecie sobie pewnie sprawę z tego, że to nie jest tak, że sklepy internetowe wypłacają pojedyncze kwoty, tylko to się po prostu kumuluje i albo raz w miesiącu, albo nawet raz na dwa miesiące robią jakąś sumaryczną wypłatę razem z listą, z listą tych, tych darowizn, które powinny być. Dlatego to jest jak gdyby potwierdzona, ale tak na dobrą sprawę za tym jeszcze nie poszły pieniądze, pieniądze nie trafiły jeszcze do Fundacji Fannie więc tak na dobrą sprawę nie mogą trafić do Was. Ale już zaraz za tym jest gotowa do wypłaty i gotowa do wypłaty właśnie to oznacza, czyli... W momencie, gdy Fundacja Fonimani dostanie już pieniądze od sklepów internetowych, no to w tym momencie jest gotowa do wypłaty. Dana darowizna jest gotowa do wypłaty. To jest potwierdzenie, że my otrzymaliśmy środki i możemy te środki wypłacić po zakończeniu kwartału. Tak? Czyli czekamy na koniec kwartału, weryfikację danych organizacji lub zebranie sumy minimalnej do wypłaty 100 zł. O tym będę jeszcze za chwilę mówił. Kolejna, że kolejny taki status, który możecie zobaczyć, który może się pojawić, do wypłaty do. I to znaczy darowizna ta zostanie wypłacona w, w, po, tak na dobrą sprawę, w ciągu maksymalnie 60 dni tak? od zakończenia kwartału. To jest zgodnie z regulaminem naszym taki maksymalny okres wypłat. Przeważnie dzieje się dużo, to dużo, dużo, dużo wcześniej. Tak mówię, jak jest regul, regulaminowo, ale to znaczy, że ta darowizna jest już jakby w... Puli darowizn do wypłaty. Zresztą to, to widzicie w panelu organizacji. Jeśli wejdziecie sobie tam, ja go, ja go później pokażę. Historię wypłat, z, zobaczycie wypłatę. Jak sobie klikniecie wypłatę, macie właśnie listę wszystkich darowizn, które się składają na tą wypłatę. I to są te darowizny oznaczone właśnie do wypłaty. Do wypłacona. Tego chyba nie trzeba tłumaczyć, to znaczy, że pieniądze wyszły na wasze konto bankowe i pewnie maksymalnie w ciągu jednego-dwóch dni roboczych będą na waszym koncie bankowym. I czasami zdarza się również status anulowana. Anulowana może być albo ktoś wycofał się z zakupów, albo może się zdarzyć, że nie spełnia warunków partnera. Czasami są pewne, pewne takie warunki, typu, nie wiem, ktoś ma konto, nie wiem, hurtowe. Udanego partnera i partner jak gdyby nie uwzględnia takich, takich zakupów. Są takie niuanse i czasami to się może zdarzyć, że darowizna zostanie anulowana. I to jest jak gdyby cała ścieżka statusów darowizn, które możecie zobaczyć w systemie. Zanim przejdę dalej, zobaczę jeszcze, czy macie jakieś pytania. Widzę, że pytań na razie nie ma, więc przejdziemy dalej do części, która już będzie mniej techniczna, a bardziej się będzie skupiała na tym, Będę się teraz skupiał na tym, jak rozkręcić tarowiznę od zakupów online w Waszej organizacji. Tak na dobrą sprawę, zastanawiałem się nad tym, co tutaj można powiedzieć, ale tak na dobrą sprawę, chcę Wam dzisiaj zaproponować metodę, która skupia się na tym, że nazwałem ją 110/100, po to, żeby pozyskać Dojść do liczby stu wspierających. Dlaczego mówię o stu wspierających czy zakupowych, wspierających czasami takich, takich nazywam? Dlatego, że to jest taka liczba, która powoduje, że oczywiście wszystko zależy od tego, jak te, jak, jakie zakupy to robią, robią te osoby, jak często robią te zakupy, czy na przykład są to osoby, które na przykład jakieś też firmowe zakupy, rezerwacje na Bookingu i tym podobne rzeczy e, robią. Czy też nie, ale stu wspierających to jest taka liczba, która, tak na dobrą sprawę, powoduje, że jeśli uwzględnicie też mechanizmy, które są fani, mani, które zachęcają osoby do zapraszania kolejnych osób, że to zaczyna się po prostu kulać samo. Tak na dobrą sprawę, to już jest troszeczkę wcześniej, ale przy stu osobach macie pewność, i to są już jak gdyby konkretne pieniądze, po co najmniej kilka, jak nie kilkanaście i kilkadziesiąt, bo to zależy od organizacji tysięcy rocznie. Jeden, 10, 100. O co chodzi z tym? 1, 10, 100. Po pierwsze, zacznijmy od pierwszej osoby, czyli zaczynamy od samego początku. W Waszej organizacji pewnie to jesteście Wy, tą osobą będziecie, która rozkręca dorowiznę zakupów w Waszej organizacji, albo inna osoba, która ma jak gdyby te, dostanie taką odpowiedzialność, albo już dostała taką odpowiedzialność, żeby uruchomić to źródło. Finansowania organizacji. I ta pierwsza osoba, tak na dobrą sprawę, jest najważniejsza, bo od niej się wszystko zaczyna. Czyli wy poświęcicie, poświęcicie czy już, poś, już poświęciliście i teraz poświęcacie swój czas na zrozumienie tych wszystkich mechanizmów, zadanie pytań, z, jak gdyby dowiedzenie się, w jaki sposób dotrzeć do, do wspierających i będzie samemu korzystać, aby wiedzieć, jak to działa. To moim zdaniem jest bardzo ważne. Oczywiście zdarzają się wyjątki, czyli osoby, które wiem, że rozkręciły darowiznę zakupów online w swojej organizacji, mimo tego, że sami nie korzystają za często, raczej sporadycznie, ale wiem, że jeśli będziecie robić, korzystać z Faniemani często, jak i będziecie, będziecie po prostu wiedzieć, jak to działa, to łatwiej wam będzie też mówić o tym dalej. No, taka też, moi drodzy, nasza rola, tak? że zawsze jest ten ktoś, kto zainspiruje innych, kto się nie podda, jak wszyscy pozostali mówią, nie, nie wiem, nie chcę tego robić, albo, albo nie zawracaj mi głowy. Ktoś, kto zainspiruje innych, ktoś, kto tutaj, nie wiem, możecie sobie wybrać swojego ludzika, który będzie dla was inspiracją, który, kto jest taką osobą, za kim gdyby pójdą poz, 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 pozostali. Ktoś po prostu ta pierwsza osoba jest od tego, żeby pociągnąć darowiznę od zakupów w Waszej organizacji. I ważne, tu przechodzimy do dziesiątki, czyli w Waszych rękach jest uruchomienie dziesięciu kolejnych osób, które będą wspierać Waszą organizację przy okazji zakupów online. Najprościej, najłatwiej zrobić to osobiście. Z kilku powodów. Między innymi dlatego, że jeśli zrobicie to osobiście, to przeważnie zrobicie to z osobami, z którymi macie jakąś relację. Więc łatwiej wam będzie rozmawiać, łatwiej im będzie zapytać o co chodzi, łatwiej im będzie powiedzieć na przykład, jakie mają nie wiem, obiekcje albo jak z tego korzystać, albo zarzucą was listą pytań, co mogą, czego nie mogą, w jakich sklepach itd. itd. I łatwiej będzie takim osobom wyjaśnić. Kluczowa sprawa na początek: uruchomienie 10 osób pisze tutaj o uruchomieniu, czyli nie to, że przekazałem informację i, i koniec, ale na przykład zapytałem również później, słuchaj wysłałem Ci informację, że jest coś takiego jak dorowizna zakupów online, czy nie wiem, zainstalowałeś rozszerzenie do przeglądarki, a może aplikację mobilną, czy zrobiłeś może już jakieś zakupy, na dobrą sprawę w panelu organizacji możecie też sobie to podejrzeć i to jest też gdyby kolejna, kolejna podpowiedź, możecie sprawdzać swoje efekty. Zacznijcie od tego, żeby zaprosić 10 osób do wspierania waszej organizacji okazji zakupów online. Oczywiście najlepiej zrobić sobie listę takich, którzy wiecie, że kupują online, ale niekoniecznie. No, możecie wysłać wiadomość do różnych, różnych, różnych osób, niekoniecznie. Na przykład nie wiecie, czy kupują online, czy nie kupują. Ale skupmy na początek na tych 10 osobach, po to, żeby przejść dalej i dotrzeć do tych 100. I te 10 osób, tak na dobrą sprawę, to są przeważnie osoby, które później z czasem yy, mogą się stać czy staną się ambasadorami tej formy pomagania dla waszej organizacji. Czyli załóżmy, że z tych 10 osób, nie wiem, trafią się dwie albo trzy takie, które robią yy, namiętnie zakupy online i będą korzystać po prostu z fani Money i robić dla was te yy, darowizny od zakupów. To, to są osoby, które tak na dobrą sprawę warto zaangażować w dalszą, e, dalszą promocję i do, warto te osoby zaangażować do tego, żeby dotrzeć do tych 100, czyli bo oni korzystają, wiedzą doskonale jak to działa, tak na dobrą sprawę z czasem nawet pewnie uczeń przerośnie mistrza, będą znać wszystkie niuanse zakupów online i po prostu śmigają w tym, że hej. I oni właśnie mogą zostać ambasadorami tej formy pomagania waszej organizacji. Co to znaczy zostać ambasadorami? Tak na no dobrą sprawę to są osoby, które, ponieważ dla nich stanie się to w pewnej formie naturalne, takie oczywiste, że jak robią zakupy online, no to musi to być starowizna, no bo jak? Przecież inaczej nie można. To są osoby, do których jeśli napiszecie, że, że prosicie ich o pomoc, w tym, co i tak robią, tak? Czyli słuchajcie, wiem, słuchaj, wiem, że robisz zakupy online i robisz dla nas darowizny, czy możesz nam pomóc i zaprosić swoich znajomych, albo czy możesz nam pomóc i wrzucić posta tego, tego na przykład i tego posta do, u siebie na, w media społecznościowe. Albo czy możesz wejść na manipelu, łamane przez materiały Wybrać sobie jakiegoś tam posta i wrzucić go po prostu, żeby dotrzeć do kolejnych osób. I to są na dobrą sprawę te 10 osób. Oczywiście może to być 8, może to być 12, tak. Ta pierwsza grupa osób to jest ta, która pomoże wam dotrzeć do tej kolejnej setki i pozyskanie tej setki wspierających w darowiznach od zakupów online. Gdybyście sami mieli dotrzeć do stu darczyńców, nieważne czy to są darczyńcy od zakupów online, czy to są jacykolwiek inni darczyńcy, no to dobrze wiecie, że to jest jak gdyby kupa pracy. Tak? Alternatywą jest oczywiście wykorzystanie mediów społecznościowych, ale ich skuteczność jest, jest różna, a tutaj ja zachęcam do tego, żeby znaleźć osoby, które będą wiedziały o co chodzi i to oni dotrą, i też swoimi słowami, czasami inaczej, w innej formie, dotrą do kolejnych osób, które, które mogą w ten sposób wspierać waszą organizację. Także 1, 10, 100. I te 100 osób, które będą regularnie przez lata robić dla was darowiznę, od zakupów online. Co jest ważne, że to jest 100 osób, które tak na dobrą sprawę pozyskacie i pewnie będą z wami, tak na dobrą sprawę, latami, tak? Tak jak wam pokazałem na początku, osoby, które. Zarejestrowały się w 2015 roku, przekazują po kilkaset złotych co roku w darowiznach od zakupów online. Oczywiście zdarzy się, że nie wiem, ktoś odpadnie, ktoś dojdzie do wniosku, że nie chce kupować online, albo wyprowadzi się z kraju. To są różne, różne, różne są przypadki, ale tak na dobrą sprawę, to są regularni darczyńcy, można powiedzieć, darowizny cykliczne dla waszej organizacji, dla waszej organizacji. I w momencie, gdy oni też są zarejestrowani na Fanimani, to co jakiś czas dostają zachęty do tego, żeby zaprosili swoich znajomych, żeby opublikowali coś na Facebooku, żeby wsparli w inny sposób Waszą organizację. Czyli polecają znajomym, korzystają, wiedzą jak, jak to działa, więc doskonale korzystają. I to się zaczyna kręcić samodzielnie. Dobrze, moi drodzy. Kolejna część, zanim, zanim ale zanim przejdę to jeszcze szybko, czy są może jakieś pytania się pojawiły. Na razie nie mamy żadnych pytań, więc wracamy z powrotem, lecimy, lecimy dalej. Mamy 1, 10 i 100. Zacznijcie od tego, żeby mieć 10 osób, które będą was wspierać przy okazji zakupów online, a później te 10 osób będą takim pomostem do tego, żeby dotrzeć do setki. A może i więcej, bo są organizacje, które mają 200, 300, nawet i 1000 z kawałkiem, ale tam 1700 prawie osób wspierających, ale tam są podopieczni. Także ci podopieczni zbierają też na swoje własne, własne cele, czyli można powiedzieć, że wokół jednej organizacji jest mnóstwo podopiecznych i wokół tych podopiecznych jest też mnóstwo wspierających. Dobrze, moi drodzy, a teraz narzędzia, czyli. Wiemy już jak, mamy metodę 1, 10, 100 to teraz przejdźmy do narzędzi, do tego, co tak na dobrą sprawę jest do Waszej dyspozycji i co możecie wykorzystać do tego, żeby pozyskać yy, zakupowych wspierających. Przede wszystkim taka bardzo, bardzo prosta rzecz, jak Wasz link do profilu na FaniMani, czyli link fanimani.pl slash nazwa organizacji, czyli to, co widzicie do góry w pasku przeglądarki. Dlaczego mówię, że to jest narzędzie w waszych rękach? To jest narzędzie z bardzo prostego, z bardzo prostego powodu. Czekajcie sekundkę. Tylko jedną rzecz zweryfikuję. Dobra. To jest narzędzie z bardzo prostego powodu, że ono ułatwia waszym wspierającym, czy każdej osobie, która chce dołączyć do wspierania was przy zakupów, ułatwia zrozumienie mechanizmu i daje gotowe narzędzia również dla tych osób. Tak? Po pierwsze, jeśli ktoś dokona na komputerze kliknięcia w zainstaluj rozszerzenie czy dodaj rozszerzenie, to automatycznie będzie miał wybraną waszą organizację do wspierania. Odpadnie mu jeden krok. Nie będzie się musiał zastanawiać, przepraszam, jak ja mam wybrać organizację. Tak? Czyli cały przekaz jest taki, słuchaj, wejdź na nasz profil na FaniMani, tutaj masz linka, tam się wszystkiego dowiesz. Tam jak, I tam jak klikniesz, nie wiem, dodaj rozszerzenie, to będziesz miał od razu naszą organizację wybraną do wspierania. Czyli każdy z nas ma dzisiaj tak dużo rzeczy na głowie, że um, uproszczenie takich rzeczy, chociażby drobnych, jak tego, że ktoś nie musi, nie wiem, wpisywać nazwy waszej organizacji, albo korzystać z mapy organizacji, żeby was znaleźć, takie uproszczenie jest po prostu dobrą rzeczą dla tych, którzy chcą Was wspierać, a w związku z tym, że to jest prostsze dla nich, no to szybciej wykonają tą akcję pod tytułem zainstalację, zainstal rozszerzenia i wspieranie Waszej organizacji. Druga rzecz, jest wyjaśniona idea i jest zaproszenie do działania. Zaproszenie do działania, z angielskiego call to action, czyli zainstaluj, rozszerzenie to jest ten przycisk kluczowy, który, który tak na dobrą sprawę Powoduje, że dzieje się, e, dzieje się magia. E, dzieje się magia. Tak, dokładnie, bo da, my kiedyś mieliśmy tutaj tu kawałek historii, cofając się do 2015 roku, 16, 16 jeszcze, tak? Było tak, że tutaj był przycisk wspieram, i dopiero na kolejnej stronie była, była ro, informacja o rozszerzeniu i, i tak dalej, i tak dalej. Tak, ale po różnych testach, które prowadziliśmy, doszło, doszliśmy do wniosku, że, że lepiej to się sprawdza, jeśli ktoś od razu ma to, to rozszerzenie i od razu może po prostu dodać przypominajkę do swojej przeglądarki i zacząć działać. I co jest bardzo ważne, profil waszej organizacji jest automatycznie dostosowany do różnych urządzeń i przeglądarek. Jak widzicie tutaj na dole, obok na tym czerwonym przycisku zainstaluj rozszerzenie jest Ikonka przeglądarki Chrome, dlatego że na tej stronie jest yy, yy, skrypt, który rozpoznaje, w jakiej przeglądarce ktoś wchodzi na daną stronę i automatycznie podstawia odpowiedni logotyp. Więcej, jeśli ktoś wejdzie na urządzeniu mobilnym, to automatycznie będzie przełączony, tak. Zresztą, jak tutaj widzicie po, po lewej stronie, to jest wprawdzie mały, jest ten screen, ale widać po lewej stronie, że ma zaznaczono od razu na telefonie i tablecie, czyli od razu mu proponujemy, nie proponujemy mu na telefonie rozszerzenia do, do przeglądarki, której go nie będzie mógł zainstalować, tylko proponujemy mu aplikację mobilną. W aplikacji mobilnej akurat nie ma automatycznego, wyboru, jeszcze nie ma, jeszcze nie ma automatycznego wyboru organizacji, ale to ale to, ale to będzie. Także to jest jedno z podstawowych narzędzi. Jeśli zastanawiacie się, co komu wysłać, to zróbcie tylko jedną rzecz, po prostu wyślijcie linka do Profilu, waszego profilu na Fanimani. I kolejne narzędzie, tak na dobrą sprawę, mega duże narzędzie, czyli pl łamane przez materiały. Materiały graficzne, wideo, szablony, treści, 90% z waszym logotypem, tak? Czyli jeśli dodaliście, zresztą tutaj jest Fundacja DCU, która jest w gronie, nie wiem, czy akurat przedstawicielka, czy przedstawiciel tej organizacji jest dzisiaj z nami, ale to są jak gdyby materiały dla tej, dla tej organizacji i tutaj raz, że to wy możecie te materiały pobrać i z nich korzystać, dwa, pamiętajmy o tej dziesiątce, linka do tego możecie nam wysłać również do tej dziesiątki, tak? czyli do tych osób, które namierzycie, dojdziecie do wniosku, z nimi warto spróbować, żeby zostali ambasadorami, darowizną zakupów dla naszej organizacji i oni mogą sobie wejść w te materiały, wybrać coś, inny, coś innego, albo wejść sobie do szablonu Canva i zrobić taki materiał, żeby pomóc Wam w promocji tej formy pomagania. Newsletter co miesiąc, jeśli jesteście zapisani, za chwilę będziecie mieli linka do tego, gdzie można się zapisać, ale możecie się zapisać na comiesięczny taki newsletter, który my robimy z materiałami na kolejny miesiąc. On wychodzi w ostatnim tygodniu Miesiąca, czyli na, w ostatnim tygodniu sierpnia, wysłaliśmy materiały na, na wrzesień. I tak co miesiąc, dlatego że są różne okazje zakupowe. Teraz na przykład mamy sezon taki jesienny, więc zakupy odzieżowe. Niektórzy już myślą o prezentach, także to te, takie, dlatego co miesiąc te materiały są troszeczkę inne. I co tam znajdziecie? Gotowe treści postów, e-maili i wiadomości. Czyli nie musicie się zastanawiać, jeśli akurat siadacie do tego albo wiecie, że mieliście zaplanować na przykład posty na Facebooka, ale nie macie weny, to tam macie gotowce, które albo tak jak są, albo po drobnej zmianie możecie po prostu skopiować treść, pobrać grafikę, wrzucić, zaplanować w tym planerze postów facebookowym i po prostu zapomnieć. Ja polecam Wam usiąść do tego na przykład na dwie godziny raz w miesiącu, albo trzy godziny raz w miesiącu, zaplanować wszystko na cały miesiąc i, i tak naprawdę sprawę zapomnieć. I to wszystko będzie się samo publikowało, samo się będzie działo, a nie będzie trzeba o tym co chwilę myśleć. Kolejna rzecz to kalendarz okazji, czyli jeśli korzystacie z kalendarza google'owego albo z dowolnego innego kalendarza, to na fanimani.pl łamane przez kalendarz możecie też do swojego kalendarza podpiąć informacje o tych materiałach. Tam są sugerowane daty wpisów. Dlatego, że my wiemy, że na przykład zbliżają się, weźmy tutaj yy, yy, Dzień Kobiet, zbliża się Dzień Kobiet, 8 marca, wiemy i my wiemy o tym, że aby darowizny od zakupów online były skuteczne, to tak na dobrą sprawę posta na temat prezentów dla kobiet wy powinniście opublikować około dwa tygodnie przed, maksymalnie tydzień przed właśnie tym dniem kobiet, żeby ta przesyłka zdążyła dojść, żeby ktoś zdążył się zastanowić, co on chce tam kupić w danym sklepie, a wy na przykład dajecie mu taką przypominajkę, że słuchaj będziesz y, 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 dzisiaj na przykład apel do wszystkich panów zbliża się dzień kobiet. W związku z tym, jak będziecie dla swoich y, y, najważniejszych kobiet w życiu y, kupować y, prezenty, zróbcie to. Prosimy z darowizną dla naszej organizacji. Tak? I o, ale o tym mówimy dwa tygodnie wcześniej, i ten kalendarz właśnie pomaga też takie rzeczy zaplanować. I tam znajdziecie też szablony, kanwa do własnego dostosowania. Klikacie sobie po prostu szablon, kanwa, przechodzicie do kanwy. Jeśli korzystacie z kanwy, to możecie po prostu użyć szablonu, nie wiem, zmienić tą grafikę, poprzestawiać coś i po prostu dostosować do własnych potrzeb. Jeśli nie do otrzymujecie takiego miesięcznego newslettera, to na fani.mani.pl, łamane przez newsletter, myślnik NGO, możecie tam się zapisać do tego newslettera i tam możecie, po prostu będziecie go co miesiąc, co miesiąc otrzymywać. Ja tak kątem oka, przepraszam, zerkam na telefon, po prostu sprawdzam, czy nie wywaliło mnie z internetu. Dobra, to lecimy dalej, czyli kolejne narzędzie. Narzędzie, tak, narzędzie, bo to jest narzędzie do mierzenia wyników. Czyli sprawdzaj wyniki w panelu organizacji, zaloguj się do panelu organizacji, zobacz, jak wam idzie, czyli to akurat jest zrzut ekranu, nie będę tutaj przechodził przez cały panel organizacji, bo tych pozycji tam jest mega, mega dużo, ale ja wam polecam całą tą lewą część, czyli przegląd. Teraz widzimy przegląd, wspierający czyli lista wspierających, tam możecie zobaczyć, kto się kiedy zarejestrował, z datami rejestracji, a niedługo będzie można tą listę jeszcze sortować i różne inne ciekawe rzeczy tam robić. Historia darowizn, czyli to jest jak gdyby codzienna historia wszystkich wspierających Was na FaniMani. I tutaj widzicie też, jest liczba pod tą szarą tabelką, 109 zarejestrowanych wspierających, czyli 109 osób, które ma założone konto na... Fanimani yy, ma założone konto Fanimani i wybraną waszą organizację do wspierania. No i historia wypłat, to o czym wspominałem wcześniej, lista wszystkich wypłat po kolei, po kliknięciu można sobie wejść w szczegóły wypłat i zobaczyć, które darowizny zostały w danym momencie wypłacone. Dobrze, moi drodzy. Yy, lecimy dalej, bo ja tu obiecałem, że się uwinę w godzinę, więc yy, śmigamy dalej. Narzędzia dla każdego waszego wspierającego, czyli mówiliśmy narzędzia dla Was, yy, materiały, yy, materiały yy, link Waszej organizacji, materiały oraz panel organizacji. Teraz przechodzimy do narzędzi dla wspierającego. Przypominajka, czyli rozszerzenie do przeglądarek. Dlaczego mówimy o przypominajce, że jest narzędziem? Ona jest tak na dobrą sprawę kluczowym narzędziem. My wiemy w statystykach naszych, że. I no, póki co większość zakupów i tak i to znaczna większość jest robiona właśnie przy pomocy przypominajki tych zakupów z darowizną, jest robiona przy pomocy przypominajki, dlaczego jest pięć razy więcej darowizn, nie trzeba pamiętać czyli to jest po prostu wygodne dla waszego wspierającego bo on nie musi pamiętać, że, że musi sprawdzić, czy dany sklep jest w animalii, tylko to zadzieje się automatycznie tak, ktoś wejdzie na booking ktoś wejdzie na, nie wiem, doktor tusz na pyszne.pl od razu pojawi mu się informacja z logotypem waszej organizacji: informacja o tym, że tutaj może przekazać darowiznę i tam widzi również kwotę darowizny. I tak, na dobrą sprawę od niedawna, tam również przypominajce są kody rabatowe i promocje. Czyli, tak na dobrą sprawę, to jest też argument, który wy możecie użyć, że słuchajcie, w ramach tego rozszerzenia macie jeszcze kody rabatowe, różne i promocje, informacje pod ręką. Macie po prostu informacje o promocjach w sklepach internetowych. Jeśli chcecie akurat coś konkretnego kupić albo szukacie promocji w jakimś sklepie, to tam również znajdziecie ją w tej przypominajce. I taka bonusowa funkcja. Która nie jest związana w ogóle z darowiznami od zakupów online, ale jeśli wasza organizacja zbiera 1% podatku, to w okresie yy, tym od 1 stycznia do końca kwietnia, przypominajka ma włączoną dodatkową funkcję. To jest taka funkcja, która przypomina o numerze KRS bądź też celu szczegółowym waszej organizacji, przypomina o tym, żeby przekazać wam 1% podatku. Czyli w momencie, gdy ktoś wejdzie na przykład na stronę, tu chyba nie mam rzutu ekranu, ale ogólnie powiem, jeśli ktoś szuka na przykład strony z wypełnieniem PIT-ów, wpisuje wyszukiwarkę rozliczenie PIT, albo wejdzie na ten rządowy portal podatkowy, to zobaczy tam dodatkową informację. Przypominajkę, bo to jest przypominajka, przypomina również o tym, żeby przekazać wam 1% podatku. Dlatego taki ten dodatek, moim zdaniem, jest takim kolejnym argumentem za tym, żeby tą przypominajkę wasi wspierający po prostu mieli. Druga rzecz dla waszych wspierających, aplikacja mobilna na Android oraz iOS i co jest ważne, ona ma inne funkcje, tak? ponieważ poza na ten moment jedną przeglądarką, taką no może liczącą się przeglądarką mobilną, czyli Safari na iPhoneie, nie ma możliwości robienia takich rozszerzeń, rozszerzeń nie ma możliwości technicznych robienia czy stworzenia takich rozszerzeń, jak są na komputerze, to mamy dla urządzeń mobilnych mamy aplikację mobilną, która jest po prostu aplikacją zakupową. Trzeba ją otworzyć, wyszukać sklep, przejść do sklepu i zrobić zakupy z darowizną. Ale aplikacja mobilna ma swoje plusy takie, że jeśli ktoś chce na bieżąco widzieć swoje konto użytkownika, to zrobi to właśnie w, przy pomocy aplikacji mobilnej, kliknie sobie tam konto i zobaczy sobie ostatnie darowizny bez jakiegoś dodatkowego logowania i tym podobnych rzeczy i pod ręką ma również kody rabatowe i promocje, czyli jeśli robi coś na przykład na komputerze, nie chce wychodzić z danej strony, może sobie otworzyć, wyszukać na telefonie dany sklep i zobaczyć, czy są jakieś akurat kody rabatowe albo promocje. Do tego również może służyć aplikacja mobilna. I zanim przejdziemy do przykładów, to ja jeszcze zobaczę, czy tu są jakieś pytania? Coś jest? Dobra. Tomasz zapytał, czy te osoby muszą się zarejestrować na Fanimani, czy robią coś bezpośrednio przez sklep. Tak na dobrą sprawę, kluczowe jest kliknięcie aktywuj darowiznę. Czyli to jakby powiem dalej co się dzieje, jeśli ktoś za pierwszym razem wchodzi na profil waszej organizacji, Taki scenariusz: ktoś dostał od Was informację, wchodzi na e profil Waszej organizacji, klika zainstaluj rozszerzenie, zainstalował to rozszerzenie. E no i tak, na dobrą sprawę, nie założył jeszcze konta, nic tam więcej nie zrobił. Szuka jakiegoś produktu, wchodzi na przykład nie wiem, na booking.com, klika aktywuj darowiznę i trafia na ekran logowania. I tam ma dwie opcje trzy w sumie albo się zaloguje, a jeśli nie ma konta, to się zarejestruje, Albo ma jeszcze opcję kontynuuj anonimowo, jeśli chce darowizny dla Waszej organizacji robić anonimowo. Czyli tak na dobrą sprawę kluczowe jest to, aktywuj darowiznę. I ten identyfikator, o którym mówiłem, który my przekazujemy do partnera, i później razem z tym identyfikatorem wracają do nas informacje o darowiznie. Dzięki temu identyfikatorowi my jesteśmy w stanie przypisać to do użytkownika i organizacji. I ten identyfikator jest kluczowy, czyli to kliknięcie aktywu i darowiznę przed zrobieniem zakupów jest kluczowe, aby darowizna się naliczyła. Tak, konto na Fanimani czy robienie czegokolwiek w sklepie nie ma tak na dobrą sprawę znaczenia, tak, czyli w sklepie internetowym, tak na dobrą sprawę użytkownik już nic więcej nie robi. Może nie wiem, użyć jeśli konto na, na Fanimani ma na jednym adresie mailowym w sklepie internetowym może użyć dowolnego innego konta mailowego. Mogą to być dwa różne konta mailowe, to jak gdyby nie ma żadnego, żadnego znaczenia. Kluczowe jest, dla naliczenia darowizny kluczowe jest kliknięcie aktywuj darowiznę przed zrobieniem zakupów. Kolejne pytanie od Tomasza: czy dobrze rozumiem, żeby zbierać poprzez Fanimani? Mogą tylko fundacje, stowarzyszenia? Czy w takim razie fundacja może zbierać ogólnie na fundację, czy także każdy podopieczny fundacji może zbierać niejako dla siebie, poprzez swoich znajomych? A jeśli tak, to jak to zrobić? Fundacje, stowarzyszenia oraz grupy nieformalne działające dla celów społecznych też mogą zbierać. To są nie wiem, nieformalne, nie wiem, koła gospodyń wiejskich, które nie są zarejestrowane, w klasy szkolne nawet, tak różne drużyny harcerskie, choć drużyny harcerskie akurat są sformalizowane, grupy nieformalne mogą zbierać, odpowiadając na pytania o podopiecznych, zobacz sobie na i poszukaj sobie na fanimanii fundację Avalon albo fundację Serce Dziecka On i na ich profilach znajdziesz również podopiecznych. Jak to zrobić? W ustawieniach w panelu organizacji masz coś takiego jak podopieczni, tam możesz sobie ich dodawać i tworzyć po prostu podopiecznych. Jeśli chcesz, jeśli macie taki system chcecie to spiąć z systemami, to jest też dostępne um, API, dzięki któremu możecie połączyć systemy i robić, zakładać te profile w nieaki, y, y, dla podopiecznych w sposób automatyczny. Y, czy wspierający musi dać znać ID fundacji to najważniejsze. Y, tak, na dobrą sprawę w tym modelu, o którym tutaj ja mówię, jest tak, że y, y, My wypłacamy wszystkie środki na konto organizacji. Nie wypłacamy niczego na konta podopiecznych, tak? Czyli jest jak gdyby w formie jednego, jednego przelewu zbiorczego, oczywiście, zestawienie do tego również jest dostępne. Także nie ma tutaj jak gdyby potrzeby. W procesie dodawania podopiecznych. Czy to przez API, czy przez ustawienia, możesz zdefiniować, możesz zdefiniować również takie external ID, zewnętrzne ID, czyli taki identyfikator, który pewnie używacie w organizacji do zdefiniowania podopiecznego. Dobra, lecimy, lecimy dalej z ciekawą rzeczą, czyli z przykładami od innych organizacji, czyli jak one to robią. Tu jest taki przykład z otwartych klatek. Wykorzystaj okazje zakupowe. Czyli, jeśli wiecie, że zbliża się jakaś okazja zakupowa, no to jest akurat duża okazja zakupowa, czyli Black Friday. Zrobili z tego Good Friday i przy okazji zachęcają do tego, żeby wspierać ich organizacje właśnie przy okazji właśnie tego Black Friday, czyli okazje zakupowe. Tak jak wspomniałem, Dzień Kobiet. Taką całoroczną okazją zakupową są różne urodziny, czyli generalnie prezenty, a teraz zbliżające się święta Bożego Narodzenia i też jak gdyby końcówka roku, gdzie ten, tych zakupów online jest dużo, dużo więcej. Niektórzy na przykład odkładają pewne zakupy na koniec roku, żeby mieć jakąś taką nagrodę na koniec roku. Jak gdyby dane z rynku e-commerce nie kłamią, że końcówka roku to jest największy obrót w sklepach online. Warto to wykorzystać. Kolejna rzecz, przykład zaproś do zapraszania. to jest, mówimy tutaj o, tym, o tych 10 osobach, ale i szerzej, tak? Dla każdy, każdy użytkownik Fanimani może, może zapraszać innych do korzystania z Fanimani i wtedy jest 2 razy 5 złotych. Czyli 5 zł dla organizacji wspieranej przez zapraszającego oraz 5 dla zaproszonego, przeważnie to jest ta sama organizacja, czyli 10 zł, ale to się, na, to się nalicza dopiero, znaczy nalicza się od razu, ale będzie wypłacane dopiero, gdy ta osoba, która została zaproszona, zrobi zakupy za minimum 100 zł w ciągu roku od momentu rejestracji. Jak się zalogujecie na konto użytkownika, to tam jest opisany ten program zapraszania. Też można to wykorzystać do tego, żeby zachęcić. I tak jak widzicie, tutaj Fundacja Folinarzo wrzuciła posta, który zachęca nie do tego, żeby wspierać ich przy okazji zakupów online, ale zachęca do tego, żeby przekazać, zaprosić swoich znajomych i w tym momencie również zwiększyć liczbę tych wspierających przy okazji zakupów. Kolejny przykład, co możecie opublikować, czy o czym możecie mówić generalnie w kontekście Fannie czyli fundacja dla nich rzuciła posta: dotarł przelew 12713, i oni się tym chwalą, bo to jest informacja zwrotna dla tych, którzy was wspierają przy okazji zakupów, że to działa że z tej tam, nie wiem, złotówki, czasami groszy, czasami czegoś tam, nie wiem, 15 złotych, że te pieniądze do Was dotarły, tak, czyli że jak gdyby mechanizm działa, czyli ci, którzy już, już wspierają was przy okazji zakupów, wiedzą o tym, że to działa, to ma sens, ok, mogę to kontynuować, a ci, którzy jeszcze w tym nie, nie są, nie wspierają was przy okazji zakupów online, widzą informację, że wy zachęcacie do tego, żeby korzystać z tego, dlatego że to po prostu działa. I jak widzicie na tym poście, tutaj są dwa linki. Jest link do podstrony aplikacji u nas, jak i link do profilu organizacji. Osobiście uważam, że link powinien być jeden, dlatego że dla osoby, która zobaczy takiego posta, to może być zastanawiające po prostu zatrzyma się, że zastanawiając, co ma kliknąć. Jak będzie mieć jednego linka, nie będzie musiała się zatrzymywać po prostu ma jednego linka, nie musi podejmować decyzji czy mikrodecyzji o tym, którego linka kliknąć. To taki, taka, taka podpowiedź. Kolejna rzecz, powszechna sterylizacja. To jest jedna z organizacji, która bardzo dużo zbiera na Fanimani. Oni podeszli do tego w ten sposób. Tu widzicie posta z 2 listopada 2016, ale pewnie jak przejrzycie najnowsze posty, to też to zobaczycie. Oni jak gdyby w każdym poście mają po prostu gotową stopkę z różnymi opcjami wspierania ich organizacji. One są tam po prostu z listy wymienione, jak można wspierać ich organizację. Między innymi właśnie jest link do e, link do e, money. Także to też jest sposób, żeby po prostu w każdym poście, nieważne jaki jest temat, na końcu rzucić wspieraj nas i tutaj jeśli na przykład u siebie na stronie internetowej macie jedną podstronę o różnych sposobach to możecie tam, a możecie po prostu, nie wiem, podać numer konta plus, nie wiem, linka do Fanimani. Korzystać z czegoś innego, to jeszcze też tam wrzucić jakiegoś kolejnego linka do różnych form wspierania waszej organizacji. A to kolejne forum miau.pl. To jest w ogóle fajna rzecz, nie tylko jeśli chodzi o darowiznę od zakupów. My tutaj jesteśmy akurat, nie udało mi się zrobić takiego screena, bo byłyby kompletnie nieczytelne ale tam możecie sobie tego posta, to, 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 to forum zobaczyć. Oni robią bardzo fajną rzecz, mianowicie co miesiąc, czy co dwa miesiące, czasami co kwartał, w zależności na to, jakim czas pozwoli, robią, robią listę wszystkich darczyńców z imienia, kwoty oraz daty wpłaty. Moim zdaniem bardzo fajna rzecz. Ta lista jest bardzo długa, tutaj jest chyba kilkadziesiąt, o ile nie kilkaset pozycji, ale mają po prostu listę zrobioną i robią taką listę, bo to dla tych darczyńców, dla tych osób, które, które wspierają tę organizację, jest po prostu ważna informacja, że tak. Przelew ode mnie dotarł. Tak. Dodatkowo jest potwierdzenie, że my działamy cały czas i te pieniądze dobrze, dobrze pracują. No i tak, to na dobrą sprawę. To też jak gdyby zachęca nowe osoby, no bo to jest dowód społeczny, tak? No mają tutaj listę osób, które wpłaciły, kurczę, kilkadziesiąt osób, czy kilkaset osób wpłaciło darowiznę tej organizacji. To chyba oni coś robią dobrze, nie? Polecam do wykorzystania. Można coś takiego zrobić w formie posta na Facebooka. Tutaj akurat jest forum, na którym te informacje się pojawiają. I kolejna rzecz tutaj. Powtarzanie, powtarzanie to jest taka, to nie jest już przykład. To jest rzecz, o której chciałem bardzo powiedzieć. Powtarzanie, powtarzanie i powtarzanie jest skuteczne. 80 lat temu Caldini pisał, że to też jest technika perswazyjna, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że dzisiaj mamy tak duży zalew informacji, że nie wiem, czy wiecie, po 6 godzinach post, yy, prawdopodobieństwo, że ktoś zobaczy waszego posta na Facebooku wynosi poniżej 2%. Czyli 98% osób dotrze do waszego posta Facebookowego w ciągu 6 godzin, a potem już prawdopodobnie nikt więcej go nie zobaczy. Tak? Czyli nie bójcie się robić, nie wiem, dwóch, no trzech może nie, ale dwóch spokojnie wpisów dziennie na Facebooku, albo trzech, czterech wpisów na temat Fanimani w tygodniu. Nie bójcie się, bo Facebook i tak to przykryje. Tak? Na Instagramie to wygląda inaczej. Tam post żyje około 48 godzin. Na TikToku, jeśli dobrze pamiętam, to jest 30 minut. Chyba, że zaskoczy, wtedy może żyć dużo, dużo dłużej. Na Twitterze że 2 godziny, taki jeden tweet żyje. Także te treści, które wrzucamy do mediów społecznościowych, wrzucamy, mówię, bo my wrzucamy treści, Wy wrzucacie treści, każdy z nas to robi. One żyją bardzo, bardzo bardzo, bardzo krótko, warto mieć to na uwadze, więc jak gdyby nie ma się co obawiać, że ktoś na przykład zobaczy jeszcze raz tego samego posta, bo już Facebook zadba o to, żeby ktoś tego posta albo nie zobaczył, albo żeby zobaczyła to osoba, która na przykład wcześniej zatrzymała się na danym poście, ale nie wykonała żadnej akcji, bo być może teraz tą akcję wykona. I kilka innych takich sposobów, sposobów i rzeczy, które warto zrobić. Informacje na stronie www, czyli na podstronie wspieram albo jakiejś osobnej stronie, że zbieracie dorowiznę w formie, yy, dorowizny od zakupów online z linkiem do waszego profilu na FANIMANI. To jest o tyle ważne, dlatego że właśnie wspierający mogą się na różne sposoby dowiedzieć o, to, o tym, że w ten sposób można was wspierać nie wiem, usłyszą od znajomego na spotkaniu albo u Was na jakimś spotkaniu i w tym momencie wejdą na Waszą stronę sprawdzić, czy to jest prawda, tak? No i jeśli nie znajdą tam informacji, to prawda czy nie będą się zastanawiać, a tak będą mieć potwierdzenie tego, że tak, zbieracie dorowiznę od zakupów online. Stopka w mailach, bardzo prosta rzecz, analogicznie jak z tym postem, który zawierał różne formy pomagania można dodać w stopce mailowej każdego maila, którego wysyłacie, po prostu linka do Waszego profilu na FaniMani. Nie wiem, kupujesz online, znak zapytania, wspieraj nas bezpłatnie i link do profilu na FaniMani i to wszystko. Wiadomości na Messengerze i na Whatsappie, to myślę, że coraz bardziej popularna forma dotarcia, dlatego, że jest bardziej bezpośrednia. Film na YouTubie, pokazanie zakupu z darowizną. Już widziałem kilka takich przykładów na YouTubie, Zrobiony po prostu filmik. Czasami jest to, przepraszam, w formie nagrywania ekranu, czasami jest to w formie nagrania po prostu telefonem. Jak robię te zakupy online z Darowizną, że tutaj klikam tu, w to, tutaj, tutaj klikam w tamto, to się loguje i tak dalej, i tak dalej. I pokazanie takiego filmiku, wrzucenie takiego filmiku na, na, na YouTube, a, wysłanie go, nie wiem, newsletterze, linka do niego, albo po prostu podzielenie się z innymi osobami poprzez Messengera, Whatsappa w dowolny inny, dowolny inny sposób. Też bardzo fajna forma i przede wszystkim w tej formie będziecie pokazywać waszą organizację. I pewnie są też inne sposoby, być może jesteście w stanie mi powiedzieć o jakichś rzeczach, które u Was może już zastosowaliście i działają. Tak na zakończenie chciałem tylko przypomnieć, żebyście pamiętali o numerze rachunków panelu organizacji oraz prawidłowym właścicielem właścicielu rachunku. Prawidłowy właściciel rachunku to nazwa organizacji, a nie to nie jest imię i nazwisko prezesa, to nie jest nazwa banku, to jest po prostu nazwa organizacji i numer rachunku. Jeśli to nie będzie wpisane, to oczywiście my. Gdyby widzimy, które organizacje mają już powyżej 100 zł i, są, i będą mieć wypłatę w danym kwartale, i my się przypominamy w tej sprawie, no ale przypominamy się mailowo, tak? I czasami, jeśli przeoczycie takiego maila, no to nie dostaniecie wypłaty, mimo tego, że te pieniądze są i czekają, czekają na Was. Yy, I druga rzecz, jeśli Wy albo Wasi wspierający będą mieć pytania o darowizny to prosimy o kontakt z nami na infomapa.fanimani.pl. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że czasami my dostajemy informacje ze sklepów internetowych, że tutaj ktoś się pyta o coś i tak na dobrą sprawę ta informacja robi kółko, krąży przez ileś tam dni, czyli osoba, która zadała to pytanie, zaczyna się za chwilę denerwować, że nikt mu nie odpowiada, albo mu odpowiada jakimiś rzeczami, które są niestworzone, albo nie wie, Czasami się zdarza też tak, że osoba, która jest, nie wiem, na infolinii, na czacie danego sklepu internetowego, nie ma zielonego pojęcia o tym, w jaki sposób my działamy z danym sklepem i po prostu, nie wiem, powie, że nie, tak? albo że cokolwiek innego. My jesteśmy od tego, żeby ze sklepami wyjaśniać, dlatego że my robimy to na skalę hurtową. Tak? My jesteśmy takim, można powiedzieć, agregatorem tych wszystkich darowizn od zakupów. I łatwiej jest nam rozmawiać, i wiemy z kim konkretnie rozmawiać u danych partnerów, żeby wszystkie kwestie związane z, z nami wyjaśniać. Także jeśli będziecie mieć pytania, to kierujmy, kierujcie się proszę do nas. Pytania, czy macie pytania, zaraz zajrzę na czat, ale jeszcze chciałem Wam powiedzieć: O, to Wam chciałem pokazać, bo czasami, czasami się dowiaduję, że, że nie wiadomo, że, znaczy mówię o tym, że. Nas jest tylko siedem, siedem osób. Nie jesteśmy jakimś mega ogromnym zespołem. Miejcie to proszę na uwadze, że jesteśmy niewielką organizacją. Tutaj Andrzej na górze jest akurat doklejony z tym telefonem, bo już akurat wtedy wyjechał z naszego spotkania, ale to my, to jest całe FaniMani, które, które rozwijamy. Jeśli chcielibyście ze mną indywidualnie porozmawiać, to na fanimani.pl przez spotkanie możecie sobie wybrać termin w kalendarzu. Tam jest chyba tylko czwartek dostępny. W różnych godzinach, ale czwartek. Zapraszam też do grupy naszej na Facebooku. No i tak na totalne zakończenie. Jeszcze mamy czas na pytania. Darowizna z zakupu online to jest najważniejsza rzecz, którą się zajmujemy. Takie najważniejsze narzędzie fundraisingowe, ale mamy też fani czyli darowizny na stronie, zbiórki online. Wszystko znajdziecie, wszystkie te rzeczy znajdziecie w panelu organizacji. Także, jak przeklikacie się przez wszystkie zakładki, poczytacie tam sobie, to będziecie wiedzieli o wszystkich tych rzeczach. Narzędzia dla stron, tam jest widget Fanny money, plugin WordPressowy, e, darowizny za linki na stronie waszej organizacji oraz bezpłatne strony, e, strony organizacji, czy też strony kampanii. Jeśli jakieś robicie, to możecie też korzystać z Funny Web. Dobrze, moi drodzy, wyłączam już teraz ekran. E, czy macie jeszcze jakieś pytania? Czy są jeszcze jakieś pytania, które Wam się pojawiły po drodze, na które mogę, mogę odpowiedzieć? Starałem się o wszystkim powiedzieć. Mam nadzieję, że to jest. Ta prezentacja, którą przed chwilą pokazywałem, za chwilę będzie dostępna na grupie fundraiserzy Fanny Mani. Nagranie też, też udostępnimy. Także będziecie mogli sobie ze spokojem je jeszcze zobaczyć. Albo w szybszym tempie, albo w zwolnionym tempie, w zależności kto jak, kto jak woli. Bo wiem, że czasami mówię za szybko i być może niektóre rzeczy były zbyt skomplikowane. Czy przychodzą wam do głowy jakieś pytania, może jakieś pomysły dotyczące tego, jak jeszcze można docierać do. Do wspierających, żeby po prostu mówić o, o tym, jak pozyskiwać darowiznę zakupów online, jak wspierać Waszą organizację przy okazji zakupów online. Mówię o tym teraz, dlatego, że jesteśmy za chwilę, mamy, zaczyna się sezon zakupowy, tak? Zaczyna się sezon zakupowy i ten sezon zakupowy zaczyna się w drugiej połowie października. Więc to teraz jest czas, żeby dotrzeć do, 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 do Waszych. Wspierających do waszych darczyńców z informacją, słuchajcie, zainstaluj sobie takie rozszerzenie do przeglądarki i pomagaj nam bezpłatnie przy okazji online. Po to, żeby oni w momencie, gdy ten sezon się zacznie i zaczną już, tak, że tak powiem, namiętnie co kilka dni robić zakupy, żeby robili je po prostu z darowizną dla waszej organizacji. Mówię o tym teraz, 13 września, po to, żeby, żebyście przygotowali te osoby i żeby te osoby już wcześniej, jak najwcześniej dowiedziały się informacją. Tak na dobrą sprawę polecam, za chwilę powiem o jeszcze jednej ważnej rzeczy. Polecam polecam po prostu zaplanować sobie, nie wiem, posta na jutro, na przyszły tydzień, na przykład dwa na przyszły tydzień, albo trzy na przyszły tydzień, i mówić o tym, że można was wspierać przy okazji zakupów online. Na Fanie ManiPL, łamane przez materiały znajdziecie tam różne takie sposoby mówienia o tym, tak? Okazje zakupowe Czyli teraz na przykład odzieżówka, albo jeszcze wyjazdy jakieś jesienne, prezenty. Możecie mówić o przypominajce albo aplikacji mobilnej. Tak. Znajdziecie tam również takie cytaty, które, tak na dobrą sprawę, też w jakiś sposób można wykorzystać do promocji tej formy pomagania. A druga rzecz, o której zaraz Tomasz odpowiem, tobie na pytanie. Druga rzecz ważna, o której chciałem powiedzieć, to zakupy firmowe. Tak? Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby firmy, które znacie, Albo osoby, które pracują w różnego rodzaju firmach, robiły darowiznę za zakupów firmowych. Kupują, nie wiem, tusze do drukarki, tonery, kupują jakieś materiały biurowe, robią rezerwacje, na przykład dla handlowców na booking.com, na booking zamawiają, nie wiem, jedzenie na jakieś spotkania przez pyszne.pl. To wszystko może się dziać również z darowizną dla waszej organizacji. Tak? Nie wiem, kupują elektronikę, to to wszystko może się dziać. Z darowizną dla Waszej organizacji. Jest jakiś tam jeden wyjątek, bodajże, jeśli dobrze pamiętam, komputronik, który nie nalicza darowizny w przypadku, gdy jest faktura na firmę, ale to chyba jest jeden, jedyny wyjątek, który mi przychodzi do głowy. A tak poza, poza, poza tym, każde zakupy firmowe to też jest okazja dla tego, żeby wspierać Waszą organizację. Więc jeśli zastanówcie się, jeśli macie wokół siebie osoby, które pracują w różnych firmach, Albo są właścicielami firm, współwłaścicielami, menedżerami. Być może, na przykład, te osoby mogą zrobić, nie wiem, wysłać jednego maila do wszystkich pracowników w firmie. Słuchajcie, zawsze byliśmy blisko z tą organizacją. Chcę Was zaprosić do bezpłatnej formy pomagania. Tutaj dowiecie się więcej, koniec. Tak? I jedna osoba wysyła, nie wiem, do 20, 30, 50, 100, nie wiem, może 200, nawet pracowników informacje. Niech z tych 200 pracowników 10% zainstaluje, przypominam, macie. 20 wspierających dobra jak wspierający robi zakupy to najważniejsze podczas zakupu w sklepie jest podanie właściwego ID fundacji czy może ma on ma, jak wspierający robi zakupy to najważniejszy proces zakupu w sklepie jest podanie właściwego ID fundacji w sklepie nic nie podaje wspierający w sklepie nic nie podaje nic nie, nie robi klika aktywuj darowiznę i reszta dzieje się już sama po kliknięciu aktywu i darowizny, ten identyfikator, o którym wspomniałem, to ID, jak gdyby już samo w tle jest przekazywane. Tak, to, to nawet osoba, która wspiera, nigdzie tego nie zobaczy. Ten identyfikator jest po prostu przekazywany do systemów sklepowych, zapisywany w tych systemach sklepowych w momencie, gdy nastąpi transakcja, zakup. To jest łączone ze sobą i my taki komplet informacji dostajemy, znaczy no nie, nie całe, ale jak gdyby połączone informacje. Z których wynika również kwota darowizny, my dostajemy i na tej podstawie to jest robione. Jak gdyby w sklepie internetowym nic nie trzeba robić. Tylko i wyłącznie przed zakupami kliknąć, aktywuj darowiznę. To wszystko. To najważniejsze. Czy może do, ma do wyboru szukajkę z organizacjami, na przykład w przypadku, kiedy się nie zarejestrował, i robi to anonimowo. Jeśli ktoś yy, zainstalował. Yy, przypominajkę rozszerzenie z innej strony niż profil waszej organizacji to faktycznie ma przypominajkę bez wybranej organizacji ma to rozszerzenie nie ma wybranej organizacji i teraz jeśli po raz pierwszy skorzysta z FaniMani, kliknie aktywuj darowiznę to faktycznie nie przejdzie dalej nie zrobi zakupów z darowizną jeśli nie wskaże jakiejś organizacji którą chce wspierać tak po prostu nie ma takiej możliwości tak musi po prostu wybrać organizację więc dostanie informację w momencie, gdy kliknie aktywuj darowiznę i nie ma wybranej organizacji, to dostanie informację słuchaj, za nie pójdziesz na zakupy, wybierz organizację tam ma wyszukiwarkę, znajdziesz sobie organizację, kliknie wybieram, idzie dalej na zakupy i albo się zaloguje albo się nie zaloguje, przechodzi po prostu dalej i już dalej robi zakupy tak jak zwykle. Przypominajka też jak pewnie ją macie, jeśli jej nie macie, to polecam sprawdzenie jej Możecie ją nawet sprawdzić bezpłatnie i nawet zobaczyć, czy darowizna się naliczyła w sposób bezpłatny. Przy pomocy rezerwacji na Booking.com, tak? Wybierzcie rezerwację na za rok, za dwa lata, taką, którą można anulować bezpłatnie, tylko nie zapomnijcie o anulowaniu później, i możecie, jak gdyby, zrobić cały proces, tak? Czyli możecie kliknąć: aktywuj darowiznę na Booking.com. Wybrać tą swoją, wybrać miejsce, zrobić, zrobić rezerwację i na następny dzień, czy tam w ciągu maksymalnie tam tych siedmiu dni, zobaczycie na, na waszym koncie po prostu darowiznę. Oczywiście, ponieważ wy później anulujecie tą rezerwację, to ona w systemie za jakiś czas też się odświeży i też będzie anulowana, tak, tak jak wasza rezerwacja, ale to jest jak gdyby sposób na to dla was, dla osób, które mają. Mówić innym, jak działa FaniMani, jak działają darowizny od zakupów, to jest sposób na to, żeby przejść cały proces, nie wydając żadnej złotówki. Ale przypominam o tym, żeby później anulować tę rezerwację, żebyście nie mieli później ściągnięte nie wiem z karty yy, i że się dowiedzieć, dowiecie chwilę wcześniej, że, yy, że mieliście gdzieś jechać i się będziecie się zastanawiali, gdzie, kiedy i jak. Dobrze, moi drodzy. 21.06. Całkiem nieźle mi poszło, pewnie mogło być lepiej, no ale i tak całkiem nieźle mi poszło. Późno już. Jeśli będziecie mieć jakieś pytania, to ja za chwilę wrzucę posta na grupę Fundraiserzy Fanimani. Zapraszam was tam. Będę jeszcze przez chwilę dostępny, żeby jeśli tam nie jesteście, żeby was po prostu zaakceptować. Ważne jest, że jak chcecie dołączyć do grupy, żeby tam odpowiedzieć na te pytania, to jest bardzo istotne. I tam, jak gdyby pod postem dotyczącym tego dzisiejszego spotkania, będziecie mieć pytania, to po prostu rzucajcie pytania, ja będę ja, bądź nie wiem, może ktoś inny od nas będzie odpowiadał, chociaż nie jest nas dużo. Jak widzieliście, postaramy się jak najszybciej odpowiedzieć. Dziękuję bardzo za Wasz czas. Życzę Wam, moi drodzy, wielu zakupowych, wspierających, wielu darowizn zakupów online i pamiętajcie o tym, co powiedziałem na samym początku, co pokazałem na samym początku. To są wieloletni wspierający. To są, tak na dobrą sprawę, może nie walka, ale praca nad darowiznami cyklicznymi takimi, które będą się powtarzać przez lata Tak, 250 do 3000 rocznie, tam. Akurat wybrałem tą grupę z 2015 roku, tak? czyli 250 zł rocznie minimum od osoby, która wspiera Was na Fanimani. To oczywiście jest średnia, jak gdyby wynikająca też z iluś tam lat tego, tego, tego pomagania, ale to są realne pieniądze, które mogą trafić do Waszej organizacji. Tak jak darowizny cykliczne, tak to tutaj przy pomocy przypominajki przy pomocy darowizn od zakupów, a pamiętajcie też, że przypominajka ma tą dodatkową funkcję jednoprocentową. Dobrze, moi drodzy, ja już bym, mógłbym tak jeszcze gadać i gadać, ale noc jest za krótka. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Do zobaczenia pewnie za chwilę na grupie fundraiserzy Fani Mani. Trzymajcie się. Cześć, hej!